Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek, cztery po północy. Wiadomości z martwej strefy. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. W 619 odcinku podcastu Radio SK. I w 137 Wiadomościach z Martwej Strefy, czyli serii audycji, w których na bieżąco systematycznie komentuje newsy i wydarzenia związane ze Stephenem Kingiem z minionego miesiąca. Tym razem jest to już luty 2024 roku. Mamy już marzec. Nie wiem kiedy to zleciało, no ale zleciało. I dzisiaj tych newsów będzie jak zawsze. Niewiele. Dzisiaj, jak zawsze, będzie to krótki podcast, nie, ale tym razem to już naprawdę. Newsów jest malutko, ale nie zostawiam tego na następny miesiąc. Najwyżej będzie to 15 minutówka. Zaczynamy od książek i komiksów i skupiamy się raczej na naszym podwórku. Eee, w... Chyba w lutym, jeśli dobrze pamiętam, a może w styczniu już nawet, nie, no nie, 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 co ja bredzę? Chyba w marcu, dobra, nieważne. Wydawnictwo Pruszyński i Spółka wznowiło Colorado Kit. Po raz pierwszy od 19 lat ta książka została wznowiona na naszym rynku. Tak naprawdę po raz pierwszy została samodzielnie wydana. Ale co ciekawe, tradycyjnie, i bardzo mnie cieszy, że stało się to tradycją, yy, równocześnie z. Yy, drukowaną książką papierową. Tak, to było w lutym. Na rynku pojawił się również audiobook. Lektorem jest Janusz Zadura. Yy, audiobook jest oczywiście króciutki. On trwa 4 godziny i 13 minut. No bo to jest króciutka książka. Ja Janusza Zadury słuchałem, w sensie książek w jego wykonaniu, słuchałem niewiele. Słuchałem chyba dwa Richery. Jeden albo może dwa kobeny, a może w ogóle nawet kobena nie słuchałem Richery na 100 z tego co pamiętam, to były dobre audiobooki, ale też no, to był ten czas, kiedy ja chłonąłem wszystko jak leci. Janusz Zadura czytał też niedawno nowego Jacka Ketchama, Przeprawa Ja dopiero teraz, w zasadzie przed chwilą dowiedziałem się, zarejestrowałem ten fakt, że ta książka wyszła u nas w audiobooku I ona jest jeszcze krótsza niż Colorado Kid, bo trwa 3 godziny 17 minut Janusz Zadura do tej pory nie czytał żadnego Stephena Kinga, także witamy na pokładzie 6 marca wydawnictwo Albatros z waszej perspektywy wypuściło, z mojej dopiero wypuści na rynek kolejną książkę Stephena Kinga w nowym wydaniu. Tym razem jest to zbiór opowiadań po zachodzie słońca. Okładka jest przepiękna, okładka jest fantastyczna. Widzimy takiego kocura, kota z piekła rodem, no w tej książce mamy to opowiadanie, stojącego na takim fragmencie ziemi, z jednej strony trochę takiego czarnego, suchego drzewa, w tle za kotem, no taki trochę zniekształcony księżyc, taki futurystyczny, niczym planeta i z jednej strony po prawej takie rozbłyski słoneczne, z drugiej noc. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajna okładka, naprawdę e, rewelacyjna jest, bardzo mi się podoba. To nie będzie ta seria z barwionymi grzbietami, to będzie to tradycyjne wznowienie w tej e, serii, która od kilku lat wychodzi od Albatrosa, no ale przepiękne, przepiękne. Chociaż w przypadku tej książki standardy oczywiście są zaniżone, no bo do tej pory po zachodzie słońca w Polsce miało jedną ładną okładkę autorstwa Draka Kocurka i kilka absolutnie najgorszych kingowych okładek w historii wydawania Stephena Kinga w Polsce. Zaczynając od pierwszej oryginalnej, która była przekoszmarna, przechodząc przez poketa, który a, jest, no powiedzmy, znośne, ale to jak na poketa. A kończąc na e, pewnej pannie, która odpoczywa sobie na tle zachodzącego słońca, okładka, z której wiele lat temu zbijałem się i nie zostawiałem na niej suchej nitki w jednych z wiadomości z martwej strefy. I tutaj mała ciekawostka, chociaż ta ciekawostka to jest z mojego punktu widzenia, to była ciekawostka w lutym, z waszego to jest pewnie już w sklepach dostępne. Otóż e, no, z. Jakieś kilka tygodni temu, w lutym, Leszek Filipowicz skomentował jakiś post na grupie Stephen King Polska. Jakiś post z kolekcją, no i napisał, że nagrywa właśnie zbiór opowiadań, który wkrótce będzie dostępny. Ja w pierwszej chwili założyłem, że może Leszek Filipowicz nagrywa już e, im roczniej, tym lepiej, no ale za chwilę przypomniałem sobie o po zachodzie słońca, więc najprawdopodobniej mamy już kolejnego audiobooka, ale ja o tym się dowiem dopiero za kilka dni. Natomiast odchodząc od Albatrosa, a przechodząc do Pruszyńskiego, wydawnictwo Pruszyński zapowiedziało nowe wydanie powieści Billy Summers. Sami na swojej stronie piszą, że jest to wydanie specjalne. To jest taki dopisek w nawiasie, także no, sugeruje, że coś tutaj jest specjalnego. Ta książka będzie miała oprawę zintegrowaną, co już samo w sobie jest rzeczą specjalną w przypadku Pruszyńskiego. Do tego będzie nowa okładka, nowa ilustracja okładkowa, to będzie znów okładka z brytyjskiego wydania. W sensie mówię znów, no bo Albatrosowi zdarza się wznawiać w taki sposób książki, chociażby właśnie baśniowa opowieść niedawno. Premiera tej książki jest ustalona na 11 kwietnia. Ta okładka nie jest jakaś, jakaś specjalnie piękna, ale jak na wydanie specjalne mi ona pasuje. Ona jest taka bardzo geometryczna z ograniczonymi kolorami, domek, góry w tle, zachodzące słońce, które jest zrobione na celownik snajperski. Okładka jako taka, no to uboga i trochę biedna, ale mm, mówię, jak na, je, jeżeli coś planują e, fajnego, coś więcej zrobić z tym, jeżeli ta cała specjalność nie polega tylko na okładce zintegrowanej, to to może wyjść coś naprawdę fajnego. No bo na chwilę obecną nie mówi się nic o barwionych grzbietach, brzegach, kartek, ewentualnych barwionych grzbietach. Wiecie, na razie barwione grzbiety wydaje Albatros. A to jest pruszyński. No, ale biorąc pod uwagę, że ostatnio to jest bardzo popularne wśród wszystkich wydawnictw, no to no nie ukrywajmy, fajnie by było. To by naprawdę super mogło pasować do tej okładki. Właśnie jakieś takie, jakaś taka ilustracja na krawędziach stron w tej kolorystyce, złożona z takich geometrycznych kształtów. No i dodatkowo, szczególnie, że. Tak jak mówię, no sama okładka może nie jest jakoś szalenie piękna, ale ona. Pasuje do baśniowej opowieści i do instytutu. Pomimo tego, że być, mamy tutaj innego wydawcę, to wydaje mi się, że te książki pasowałyby siebie, do, do siebie na półkach. On, to jest oczywiście z, no, zupełnie inny styl i jest e, nieco no, brzydsza niż. Znaczy, no, inna jest po prostu. Może komuś się dużo bardziej ona podobać, ale cały ten design okładki jest z brytyjskiego wydania. I to już jak najbardziej pasuje zarówno do baśniowej opowieści, jak i do instytutu. No ale póki co nie wiadomo, czy cała ta mm, zaznaczona wyraźnie specjalność książki polega tylko na tym designie i na oprawie, na, na tym, że ta książka będzie odstawać od, no, no, ciężko powiedzieć, serii Pruszyńskiego, bo Pruszyński to już serii w zasadzie nie ma. No i na koniec tego bloku książkowego, także dzisiaj w zasadzie w ogóle nie wychodzimy poza e, rynek polski. Jeszcze taka informacja, przed miesiącem e, mówiłem o tym, że te newsy na temat wznowienia Mrocznej Wieży w tym limitowanym, ekskluzywnym wydaniu od Albatrosa z barwionymi grzbietami nie są już do końca takie pewne, bo no gdzieś tam pokątnie dowiedziałem się właśnie, że znaczy, no nie dowiedziałem się żadnych konkretów, ale właśnie, że nie jest to pewne, czy to wydanie będzie też w takiej formie i zaznaczałem, że ta informacja zniknęła ze świata książki. Wcześniej ona była w opisach dwóch wznowień, dwóch pierwszych Tomów, a ona zniknęła stamtąd. Natomiast teraz, w lutym, Mroczna Wieża całkowicie zniknęła z zapowiedzi. Nie ma już jej na świecie książki, i. Ciężko powiedzieć jest dlaczego. No. Wydaje mi się, że nie ma co panikować. No, analogiczna sytuacja była z Instytutem, który też miał pierwotnie ukazać się jeszcze w poprzednim roku, w 2023. Też był w zapowiedziach bez okładki i też zniknął. Nie wiadomo czemu z tych zapowiedzi. Pojawił się troszeczkę później z późniejszą datą wydania i zostało to w, w różnych miejscach wyjaśnione, że było to związane z właśnie niezadowalającą. Pierwszą wersją szaty graficznej, którą trzeba było jeszcze dopracować, żeby książka była tak przepiękna, jak jest. No, miejmy nadzieję, że to jest właśnie prognostyk dobrych rzeczy, że te książki zniknęły chwilowo z zapowiedzi, właśnie dlatego, że jednak Albatros zdecydował się na tę formę, formę z barwionymi grzbietami, formę limitowaną w tej postaci i może dopracowują właśnie szczegóły, które okazały się problematyczne. Taką nadzieję na chwilę obecną mam, ale co przyniesie przyszłość, czas pokaże. No i dzisiaj będę chyba słowny, bo tak naprawdę zostały nam dwa newsy w bloku filmowym. I ja nie poświęcę im jakoś zbyt wiele czasu, także dzisiaj będzie to naprawdę bardzo krótki podcast. Pierwszy raz jestem słowny, moi drodzy. W lutym internet obiegła informacja, że planowana jest nowa ekranizacja martwej strefy. Planowany jest film kinowy. Jego producentem ma być Roy Lee. To jest facet, który ma na swoim koncie bardzo dużo produkcji. Najnowszy Blair Witch, Barbarzyńców, zeszłoroczną pajęczynę, amerykańskie klątwy, amerykańskie ringi, shatter, nieznajomych, nowe Godzille, Godzilla, Godzilla vs. Kong, a na kingowym podwórku. To są oba rozdziały To, Doktor Sen oraz serial Bastion. Ale to jest tak naprawdę cały news. Aktualnie trwają poszukiwania scenarzysty, czyli po prostu mamy producenta, i jakieś tam studio jest zainteresowane tym filmem. To jest news taki jak miliony innych. Ja osobiście nie mam nic przeciwko. Ja nie jestem już po tej stronie barykady, że po co robić, skoro oryginalny film jest tak świetny. Tak, oryginalny film jest świetny i nowy tego nie zmieni. A ja jednak, no, lubię jak. Rocznie przynajmniej jeden film kinowy na podstawie Stephena Kinga trafia do tego kina, a inne trafiają w inne miejsca. Także czy to będzie martwa strefa, czy to będzie co innego, ja z przyjemnością to przyjmę. A że martwą strefę bardzo lubię, jestem otwarty na nowe. Bardzo lubię serial Martwa Strefa, który jest zupełnie inną martwą strefą niż oryginalna ekranizacja autorstwa Davida Cronenberga. Także jestem otwarty, aczkolwiek no, no nie ukrywajmy, no, mam świadomość tego, że ostatnie lata wcale nie wróżą nic dobrego. No ale. Zobaczymy. Ja czekam i mam nadzieję, że ten film trafi na ekrany kinowe. I w zasadzie pomyliłem się, bo mam dwa newsy i jedną pierdółkę. Otóż w lutym King puścił tweeta o miasteczku Salem. Napisał w nim coś takiego. Napisał, że widział nowe miasteczko Salem, napisał, że jest całkiem dobrze. Co w sumie, jak na Kinga, świadczy, że może nie być całkiem dobrze, skoro nie pieje z zachwytu i nie jest przecudownie. Napisał, że jest to horror w starym stylu, że ma wolną podbudowę, dużą kulminację, dużą, mocną kulminację, i skomentował, nie wiem dlaczego Warner Bros. to wstrzymuje. Nie ma się czego wstydzić. Ja po prostu piszę takie złagodzone tłumaczenie, porąbane rzeczy. No, i ten tweet trochę spowodował taką lekką falę na różnych serwisach i pudelkach filmowych i popkulturowych, które nagle jakby otworzyły oczy, że jeszcze mogą ponarzekać na Warnera i ponakręcać. Aferkę przy miasteczku Salem. No to jest temat, który ciągnie się już tak naprawdę od, od kilku lat, więc to takie jest przebudzenie nagłe niektórych serwisów, ale akurat absolutnie nie narzekam. Nakręcajcie, piszcie o tym, niech o tym będzie głośno. Ja chcę ten film obejrzeć gdzieś, gdziekolwiek. No i ostatni news dzisiejszego dnia. Miesiąc temu mówiłem o nowym opowiadaniu Joe'ego Hilla. Uschers, które ma pojawić się w antologii o tytule New Demons. Hill wtedy zaznaczył, że ze wszystkich napisanych opowiadań w zeszłym roku ten tekst jest jego ulubionym. No i wiadomo też, że w tej antologii znajdzie się również opowiadanie brata Joe'ego Hilla, drugiego syna Stevena i Tabity Kingów, Owena Kinga. No i co ciekawe, to opowiadanie jeszcze się oczywiście nie ukazało, a już pojawiła się informacja o jego ekranizacji. Film ma wyprodukować Sony. Produkcją filmu ma zająć się Gary Dauberman, czyli facet od Uniwersum Obecności facet, który robił Anabel, no i facet, który stał też za nowym miasteczkiem Salem, którego cały czas nie widzieliśmy. Gary Dauberman i jego zespół zajmą się produkcją tego filmu, a Zak Olkiewicz napisze scenariusz. Zak Olkiewicz napisał ostatnio drugi rozdział Ulic Strachu. Dla Netflixa. Fear Street to był film, który bardzo chwaliliśmy. To był film w ramach tego eventu trzytygodniowego e, w, dwa lata temu, już prawie. I ten drugi film był najlepszy z tej trójki. On był sam w sobie bardzo dobrym obozowym slasherem, a dodatkowo no całościowo, bo ja cały ten event bardzo pozytywnie oceniam, e, no był najmocniejszą jego częścią. W tej chwili Fabuła tego filmu jest trzymana w tajemnicy, no bo nie znamy jeszcze nawet opowiadania, więc tak naprawdę nie wiemy czego się spodziewać, ale bardzo mnie ta informacja cieszy i mam nadzieję, że to opowiadanie, ta ekranizacja tego opowiadania, ten film e, doczeka się pozytywnego finału. I proszę bardzo, zamknąłem się w niecałych 20 minutach, także przepraszam was trochę, że tak krótki podcast, ale nie chciałem tego wstrzymywać na następny miesiąc, jednak wychodzę z założenia, że nawet jak krótko, to, to, to jeśli mogę, to nagrywam te wiadomości. To i tak jest dłuższy podcast niż z założenia Radia SK sprzed 12 lat. Natomiast my słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Do usłyszenia w przyszłości. Trust. Sleep tight, boys and girls, with, with the, the dead. dead. <laughs>